Dzień dobry Państwu. Muszę się bardzo pilnować, przedstawiając mojego gościa. To jest kwestia akcentowania, proszę Państwa. Michał Gramatyka, tak bym powiedział, gdybym chciał powiedzieć gramatyka po polsku, ale może Pan jest Michał Gramatyka. Bardzo dobry wybór. Ja pierwszą wersję wybieram. Wybiera Pan pierwszą wersję. Linię melodyczną, profesjonalną Pan sobie życzy, czy amatorską? Według uznania, Pana redaktora. Polska 2050, 2050 czy 2050? 2050. Tak się nazywa partia Szymona Hołowni, której pan poseł jest której pan poseł jest członkiem i również członkiem koła, trochę osieroconego koła. No bo co się dzieje, panie pośle? Teraz już przechodzimy do polityki na opozycji. Wszyscy kłócą się ze wszystkimi, wszyscy się wzajemnie oskarżają o różne niecne plany, a was porzuca szefowa koła Anna Gil-Piątek i żegluje, jak wszyscy ją podejrzewacie, w stronę Platformy? Ja widzę raczej procesy pozytywne, żeby jakiś odpór dać. Ja widzę na opozycji dwóch... Pozbycie się Hanny Gil-Piątek to jest pozytywna wiadomość. No to jest pańskie zdanie. Nie, to dla pana, bo pan powiedział, że pan widzi pozytywne procesy. Usiłuję dokończyć zdanie. Pozytywnym procesem na pewno jest spotkanie dwóch liderów, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni, gdzie oni zapowiadają wspólną pracę programową nad stworzeniem propozycji, na którą Polki i Polacy będą mogli zagłosować. I o tym będziemy rozmawiać, naprawdę. Natomiast wyjaśnijmy sobie sprawę wczorajszego opuszczenia partii Szymona Hołowni przez szefową koła. No to z całym szacunkiem, to nie jest tak, że szeregowy poseł, nawet nie wiem jak ważny, odchodzi z partii. Z partii odchodzi szefowa koła parlamentarnego. Tak, i to jest problem. Ja bardzo lubię, bardzo cenię Hannę Gil-Piątek, ale wie pan, ja jestem żeglarzem i jak się na przykład umawiam, że płynę z jednym skiperem z Malagi do Lizbony, to nie dopuszczam do siebie takiej sytuacji, że on nagle wysiada na Gibraltarze i mówi: dalej płyńcie sami. A troszkę tak się stało, ale no cokolwiek, w jakikolwiek sposób tego nie oceniać, Haniu, życzę ci powodzenia, gdziekolwiek będziesz. To był bardzo dobry czas. A rozumie pani jej decyzję? Nie rozumiem jej decyzji, ale rozumiem, że mogła się poczuć obco w pewnej nowej rzeczywistości ze swoim podejściem do świata, ze swoim progresywnym nastawieniem, ze swoją postawą. Ale przecież wyście byli tacy, jacy jesteście cały czas, to znaczy nic się tam nowego nie wydarzyło. Nawet alians z PSL-em nie jest niczym zaskakującym, bo o tym się mówiło od dawna, a jeszcze żadne decyzje nie zapadły. Ja pamiętam to, co dobre, a dobra była pracowitość Hanny Gil-Piątek, dobra była nasza wizyta w Dublinie, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak Irlandia poradziła sobie z referendum konstytucyjnym. To były dobry czas. Hanna Gil-Piątek powiedziała, że bardzo się cieszy, że Polska 2050 weszła na nową drogę, ale to już nie jest moja droga. A jeszcze dzień wcześniej Szymon Hołownia mówił, że bardzo wysoko ceni pracę Hanny Gil-Piątek. Hanka ma moje 100% zaufanie. A dzień później też to mówił, dlatego i że wczoraj... I tak się skończyło, że jedni mają zaufanie do drugich, a drudzy wychodzą z partii i mówią adieu, już nigdy więcej z wami. No to akurat jest dość, że tak powiem, do poukładania. No jeszcze wczoraj rozmawiałem z Szymonem Hołownią i on również mówił o pani posłance Hannie Gil-Piątek w bardzo pozytywnym, bardzo pozytywnym aspektach. No mówił pozytywnie, a ona powiedziała, że z wami już nie. Powiedziała również, że moje decyzje podczas sejmowych głosowań będą zgodne z tym, co obiecałem wyborcom, a przede wszystkim zgodne z moim sumieniem. I to rodzi pytanie, co wyście jej takiego robili? Nie, no nic jej nie robiliśmy. Nie, ale to jest akurat bardzo dobry fragment. Ja zadałem to pytanie całkiem poważnie. To nie było rekpiny. Do czego wy ją zmuszaliście w takim razie, że głosowała, jak rozumiem, wbrew swojemu sumieniu? No ja tego tak nie odczytałem. Odczytałem to raczej jako zapowiedź na przyszłość. Aha, że nie odczytał pan tego tak, że dotychczas byłam zmuszana do głosowania wbrew mojemu sumieniu, ale od teraz kamień z serca będę robiła to, co chcę? Nigdy w kole poselskim Polski 2050 nikt nie był zmuszany do czegokolwiek. Michał Gramatyka, poseł Polski 2050, partii Szymon Hołowni, jest ze mną w studiu. To jest poważny problem, że szefowa waszego koła was porzuca? To zawsze jest poważny problem w momencie, kiedy z jakiejś grupy odchodzi cenna osoba, cenna, doświadczona, pracowita, ale damy radę. Ale dostajemy... to bardzo czyści wam sytuację, bo nagle się okazuje, że sześcioosobowe koło partii Szymona Hołowni w całości pochodzi z posłów, którzy startowali z list Platformy Obywatelskiej.
Polska 2050 nie brała udziału w wyborach 2019 roku, więc siłą rzeczy posłowie, którzy zdecydowali się na zasilenie tej partii, musieli skądś przyjść. Ale wszyscy, to bardzo charakterystyczne, przyszli z jednej partii, z partii Donalda Tuska. No od wczoraj rzeczywiście można tak mówić. No i to nie jest w takim razie... Nie partii Donalda Tuska, bo ile dobrze pamiętam, to w 2019 roku to nie była partia Donalda Tuska. To Donald Tusk był wtedy jej honorowym przewodniczącym, teraz jest przewodniczącym realnym. Tak czy owak, panie pośle, pan był szefem kampanii wyborczej kandydatki na prezydenta, pani marszałek Kidawy-Błońskiej. Wszyscy wasi posłowie byli członkami Platformy. No nie, Nowoczesnej, dwójka. Nowoczesnej i Platformy. Startowali z list Koalicji Obywatelskiej, z list Platformy Obywatelskiej. I pytanie... Dlaczego w takim razie wy nie idziecie z Platformą, skoro nie dzielą was żadne poważne różnice programowe? No chyba tylko takie, że wy jesteście przeciwko reparacjom od Niemiec. A właśnie, to dlaczego z nimi, a nie z, dlaczego nie z nimi, a z chłopami? To pytanie o program jest dość zasadne. Polska 2050 rzeczywiście opublikowała na dzisiaj 7 modułów programowych. Chcielibyśmy zobaczyć, jak wygląda program reszty opozycji, dlatego nasz lider zapraszał pozostałych liderów do tak zwanej konferencji o przyszłości Polski. Dlaczego pan nie odpowiada do końca na to pytanie. Dlaczego nie idziecie z Platformą? To jest to pytanie. Dlaczego nie idziecie z Platformą, skoro wszyscy jesteście z Platformy? Jak patrzę na wasze zaplecze, to tam jest przecież były minister z Platformy, Jacek Cichocki, wiceminister pani Pełczyńska-Nałęcz, jest dwóch wojewodów, są doradcy, no wszystko to jest taki twardy sztab Platformy. Plus posłowie z Myślę, Platformy. Że to jest pewnego rodzaju nadużycie. A to proszę powiedzieć, w czym skłamałem? Co powiedziałem nieprawdziwego? Ale w życiu nie zarzucałbym panu redaktorowi kłamstwa. Mówię, że to jest pewna taka rozszerzająca interpretacja faktów. No możemy wywieść, że każdy jest z Platformy stosując podobne schematy myślowe. Natomiast Szymon Hołownia chce zaproponować coś innego. I w naszej strategii obejście PiSu z dwóch stron, czyli niech z jednej strony będzie ta Platforma, ale niech z drugiej strony powstanie siła... Z prawicowej strony? Siła radykalnego centrum. Czyli wy chcecie iść z lewicą, z chłopami, z PSL-em. Ja się bardzo cieszę jako samozwańczy szef koła młodych PSL Warszawa Mokotów. Bardzo się cieszę. Witamy na chłopskim pokładzie. Nasz program Jeszcze Więcej Wiochy na pewno wam pomoże. A teraz mówiąc poważnie, wy mówicie, że z PSL-em może pójdziecie, a może nie. Nawet na to nawet tego nie możemy być pewni. No ja tego nie słyszałem. Ja słyszałem, że nasi okaże się, w jakiej formule wyborczej wystartujemy. To mówi Szymon Hołownia. Ale Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz przede wszystkim powiedzieli, że powołują zespoły programowe, które do końca lutego będą miały przygotowane 3 propozycje na wybory. Bardzo konkretne. Panie pośle, to jest tak jak w Czechach było. Bo musimy zakończyć tę część rozmowy. To zakończmy ją jedną... Wariant czeski Panie przyniósł pośle, to zwycięstwo. Zakończmy ją jedną deklaracją. Czy pan jest przekonany, że Polska 2050 pójdzie do wyborów na jednej wspólnej liście z PSL-em? Jestem przekonany, że wygramy te wybory, że demokratyczna strona nie te wybory wygra. Na to pytanie, jaka szkoda. A najlepszym RMF sposobem 24, na wygranie... Interia.pl, tam dalszy ciąg rozmowy z Michałem Gramatyką. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy RMF-u. Panie pośle, ja cenię pańską inteligencję. Więc pan doskonale wie, że pan nie odpowiada na pytanie. To można powiedzieć wprost. Nie powiem tego panu, a wy słuchacze też się ode mnie nie dowiecie. Dlaczego? No ja powiedziałem, że jestem przekonany, że najlepszym sposobem na ogranie PiS-u w tych wyborach jest stworzenie dwóch bloków wyborczych. No to było ćwiczone w Czechach. Ten wariant czeski tam przeniósł zwycięstwo. Ale to pan w tej chwili mebluje, pan w tej chwili ustawia lewicę, każąc jej iść do wyborów z Platformą, gdy sami nie chcecie iść z Platformą do wyborów. Liderzy przecież tych partii powtarzają bardzo często, że opozycja powinna pójść do wyborów zjednoczonych. Całej wspólnej liści lewicy. Ale wie pan co, zostawmy. Nie jest to meblowanie wtedy? Zostawmy problemy Platformy, zostawmy problemy lewicy i jej działaczom. I ja zadałem inne pytanie. Bardzo wydawało mi się proste. Czy pan jest przekonany? I to nie jest pytanie do Szymona Hołowni, do Michała Kobosky. Rozumiem, że pan się boi swoich szefów. Ale czy pan jest przekonany, pan Michał Gramatyka, że wasza partia pójdzie na wspólnej liście z PSL-em do wyborów? Po pierwsze, nie boję się swoich szefów.
Dobrze, a teraz odpowiadając na pytanie. Ani Michała Kobowski, to są naprawdę bardzo, bardzo fajni ludzie i dobrze się z nimi dyskutuje. A teraz nawet wtedy, kiedy próba mamy odpowiedzi na różne pytanie. Poglądy. Zrobiliśmy pierwszy krok do tego, żeby stworzyć blog. Mam nadzieję, że stworzymy ten blog, że wyposażymy go w narzędzia, to znaczy, że wyposażymy go blog w program. Blog będą wyposażali w narzędzia, proszę państwa. Tak właśnie brzmi rozmowa z politykiem. Tak wygrywa się wybory. Wyborów że się blog wyposaża w narzędzia. Nie, no, wybory wygrywa się programem, wybory wygrywa się propozycją, wybory wygrywa się tym, żeby mieć co ludziom do zaoferowania. No i teraz tak, panie pośle, wie pan, czego ludzie nie lubią? Tak sądzę, przynajmniej tak mi się wydaje z tego, co od nich słyszę. No i... Ja na pana nie krzyczę, tu nie ma chyba jakiejś niemiłej atmosfery, ale ja się od pana nie mogę niczego dowiedzieć, bo pan przychodzi tutaj zasłonięty szczelną gardą i pan postanowił naszym słuchaczom nic nie powiedzieć. No, nie powiem wam i już. Skąd taka teza? No jeżeli staje dwóch liderów, jeżeli oni zapowiadają powstanie zespołów programowych, jeżeli te zespoły do końca lutego mają przedstawić program, no to chyba siłą rzeczy wiadomo, że chcemy tworzyć blok wyborczy. I to jest, czy on zostanie, no nie wiem, to ja pytam, nie zaczął się jeszcze kalendarz wyborczy. Chcecie tworzyć wspólny list wyborczy. Dobra, to przynajmniej tyle usłyszałem. Chcemy tworzyć wspólny blok wyborczy z PSL-em, mówi Michał Gramatyk. Nie tylko z PSL-em, jesteśmy otwarci. No to właśnie ja o to chcę pytać. Jak daleko jesteście otwarci? Agrounia, partia, to też jest chyba partia, chociaż tam nie do końca, tam są różne, tak jak u was zupełnie, trudno się połapać, co jest co, czy gdzie partia, gdzie stowarzyszenia, a gdzie inna fundacja. W każdym razie Agrounia z Porozumieniem, czyli z resztką tego, co zostało z partii premiera Gowina, chce założyć wspólne ugrupowanie. Ona by założyła? A jak się ona nazywa? Nie mam zielonego pojęcia. No właśnie, nikt nie wie, więc na razie się wstrzymuje z tym, z tą deklaracją, że założyła. Po tej stronie raczej wzmocnień nie szukamy. O, i to jest właśnie odpowiedź. Czyli pani Sroka i pan Kołodziejczak nie będą startować z tej samej listy, z której będzie startowała partia Szymona Hołowni. Tak zrozumiałem wypowiedzi naszych liderów. Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni. A poseł Dziambor, który tutaj w studiu, obecnie jeszcze w Konfederacji, mówił, on i wolnościowcy dostrzegają potencjał wolnorynkowy, wolnościowy w partii Szymona Hołowni i uśmiechał się w waszą stronę. Bardzo lubię posła Dziambora, on jest urodzony na Śląsku. I on jest też bardzo duży. Pan jest duży, on jest duży. Jest nieco niższy ode mnie, ale... No, ale też, musiał pan też być ten szpilę, prawda? Nie no, bardzo mamy dużo sympatii do siebie. Jeszcze nie wiem, czy pan wie, ale... Jak mi pan powie, że on też śpiewa szanty, to... Żartują panowie z nazwisk. Nie? Jest takie słowo po śląsku dziambok się nazywa i ono oznacza osobę koloru, znaczy osobę o innym kolorze skóry. Przepraszam, osobę koloru. Ja przepraszam, a co to jest osoba koloru po polsku? No, to takie nieudolne tłumaczenie z angielskiego. Osoba koloru. Dzień dobry państwu, jestem osobą koloru, bo się trochę opaliłem. Nie, powiedziałem o innym kolorze skóry. Okej, dobra, panie pośle, teraz poważnie, to ten poseł Dziambor, a nie Dziambok, który jest całkiem biały, przynajmniej było, jak go ostatnio widziałem. To on by się z wami zmieścił na jednej, w jednej partii, w jednej szalupie? Nie prowadzimy na dzisiaj takich rozmów, więc ja nie wiem, jakie są przede wszystkim plany polityczne pana posła Dziambora, ale tak jak powiedziałem, odczuwam dużą sympatię do niego, często rozmawiamy. No ja pytam tylko, widzi obaj pan... interesujemy się edukacją w polskim Sejmie. Tak, poseł Dziambor też się interesuje edukacją. Wszystko fajnie. Łączy was też wysoki... Ile pan ma wzrostu? Przepraszam. 1,97 m. 1,97 m. No to i... Chwała na wysokościach, prawda? Panie pośle, no to dobrze, to teraz tak. Z Agrounią i z Porozumieniem nie, a z Dziamborem i kolegami wolnościowcami? No tak jak powiedziałem, nie prowadzimy tego typu rozmów. Ale też raczej nie. No to jak mi pan powiedział, bo... Panie pośle, przecież macie prawo, no przecież to nie o to chodzi, że ja wam coś złego zarzucam, tylko tak, pan powie tak, jesteśmy otwarci na różne środowiska. No, patrzę na to, kto jest w Sejmie do zagospodarowania. Trochę pan mebluje, panie redaktorze. Nie mebluję, ja dopytuję, no bo skoro Porozumienie i Agrounia nie, skoro Dziambor nie, to jeszcze kto zostaje tam? Polskie Sprawy, no ale oni to raczej, skoro tam jest pani minister z PiS-u, to raczej niekoniecznie, to może nie wiem kto. Może Paweł Kukiz, który ostatnio głosuje cały czas jako opozycja. No chyba nie cały czas, dlatego że w ustawie o Sądzie Najwyższym zagłosował razem z PiS-em. A, więc rzeczywiście zagłosował jako opozycja w ustawach wygaszających immunitety i to. Ale nie, no w wielu sprawach ostatnio głosował jako opozycja, zasadniczo w każdej innej, ale pytam raczej o to,
Jakie środowiska Was interesują, skoro nie te, które wymieniliśmy? Dzisiaj interesuje nas stworzenie takiej oferty, która pozwoli nam wygrać z PiS-em. Niekoniecznie ruchy personalne. Właśnie tym się różnimy od innych, że naprawdę nie są naszym celem ruchy personalne. Chodzi nam o to, mówi człowiek, żeby... który zdradził swoją partię, bardzo pana przepraszam, zdradził swoją kandydatkę na prezydenta i poszedł do innej partii i mówi, że go nie interesują ruchy personalne. No panie pośle. To jest pańskie zdanie. Nie moje, to tak mówią ludzie z Platformy o panu. Okej, okay. To jest pańskie zdanie i ludzi, z którymi pan rozmawia, to pan je cytuje. Szanuję ten pogląd, nie podzielam go. Kiedy ja cytuję różne opinie, to nie znaczy, że ja je podzielam, panie pośle. Gdzieżbym ja tam... Ja, jak pan wie, bardzo pana cenię, cały czas podkreślam, że to jest jedyny poseł, który stał w kolejce po wejściówki na konkurs Chopinowski. Cała reszta... Udało się zdobyć wejściówkę na... Cała reszta, jeśli tam była, to dlatego, że dostała bilety. Bruxelles. Tak, tak. Byliśmy tam razem, ponieważ to szacunek, kapelusz z głowy. Drugi etap, zdaje się, czy trzeci? Drugi. Panie pośle, dobra, to zostaw konkurs Chopinowski, który odbył się już jakiś czas temu. Jeszcze sekundę, bo pytanie o partię Szymona Hołowni to także pytanie o to, z czego wy żyjecie? No bo ostatnio złożyliście sprawozdanie finansowe do PKW, ona je odrzuciła, no bo proszę państwa, to było dość szczególne sprawozdanie finansowe. W dziedzinie przychody było zero, a w dziedzinie rozchody było zero. Partia żyje, ma się dobrze, utrzymuje Instytut Strategię 2050. Jak rozumiem, wszyscy żyjecie ideą. Nawet no nie, na prąd nie wydajecie. Stworzyliśmy kompleksowy ruch polityczny, który składa się z partii, ze stowarzyszenia i z think tanku. Myślę, że to jest również nowość. Z czego to się utrzymuje? Bo wie pan, próbowaliśmy na przykład znaleźć na stronie internetowej Instytutu Strategię 2050, czyli waszego think tanku, miejsca, w którym ludzie pracują, jak rozumiem, za pieniądze, bo ich tam zatrudniacie na umowę o pracę, i nie znaleźliśmy żadnej informacji o tym, skąd czerpiecie pieniądze. Znaleźliśmy informację, że możemy was poprzeć i wam dać swoje pieniądze, ale żadnego rozliczenia, niczego takiego nie znaleźliśmy. Ale to myślę, że trzeba, że tak powiem, głębiej poszukać. Ale gdzie głębiej? Rzeczywiście można gdzie nas... Mam do was wejść z kontrolą poselską? Ja nie jestem posłem. Od kontroli poselskich mamy posłów PiS, którzy się interesują. Nie, to nie posłów PiS. O, bardzo pana przepraszam. Obraża pan w tej chwili posła Szczerbę. On jest specjalistą od kontroli poselskiej. Wszędzie tak, ale on raczej kontroluje drugą stronę sceny politycznej. Ale, że tak powiem, wróćmy na chwilę do tematu. Tak jak powiedziałem, stworzyliśmy ruch, który składa się z trzech elementów. Instytut Strategii 2050 jest finansowany przez Fundację Polska Odnowa, a cały ruch utrzymuje się ze zbiórek. A kto utrzymuje Fundację Polska Odnowa? Cały ruch utrzymuje się ze zbiórek. A kto utrzymuje Fundację Polska Odnowa? No, ludzie utrzymują, płacą, nie wiem, są tacy, którzy płacą co miesiąc, są tacy, którzy płacą rzadziej. Fundacja Polska Odnowa utrzymuje się wyłącznie ze składek, tak? I z darowizn. Jest, raportuje co roku do stosownych organów, czyli zdaje się do Urzędu Miasta Warszawy i te dokumenty są dostępne. I zdaje się na stronach fundacji również te dokumenty są opublikowane. I z tego wszystkiego utrzymujecie i partię, i stowarzyszenie. Partii nie wolno utrzymywać ze składek na fundację. Czy na partię? No, partia już w tym momencie prowadzi własną gospodarkę finansową. Jaką? To sprawozdanie, o którym pan zaraz mówi, to pan, pochodziło z czasów... Gdzie pan płaci składki? W tym momencie płacę składki na konto partii. To konto, które zostało założone. Sprawozdanie, o którym pan mówi, dotyczyło czyli okresu... Czyli pan nie płaci na Fundację Polska Odnowa? Jeszcze raz. Składki, które płacę na konto partyjne... Ale pan kręci, panie pośle. Ja zadaję inne pytanie. Czy pan płaci na Fundację Polska Odnowa? Może mi się zdarzyło zapłacić coś na zbiórkach na stowarzyszenie. No bo jeżeli pan nie płaci na Polskę Odnowa, członkowie stowarzyszenia płacą na stowarzyszenie. Członkowie partii płacą na partię. Nie chodzi tylko o członków. Chodzi o wszystkich ludzi dobrej woli, którzy nas mogą wesprzeć. To jest coś absolutnie normalnego. Jest więcej. To też. I bardzo wierzę w to. Pan dalej nie zaśpiewa? Ten świat nie zginie nigdy dzięki nim, panie redaktorze. Tak, ale panie pośle, no to pięknie, żeśmy z tym Niemenem pojechali, a teraz porozmawiamy poważnie o pieniądzach. No bo mówicie, że stworzycie nową jakość w polityce. Na razie nowa jakość polega na tym, że wasze stowarzyszenie odrzuca... To przypomina jako żywo historię Nowoczesnej. Partia ekonomistów napisała takie sprawozdanie finansowe, że jej to odrzucono i zostali bankrutami. PiS-owi też odrzucono, prawda?
różnym partiom to odrzucano, chociaż PiS się nie dał. Kiedy im odrzucono? Lata temu, ale im odrzucono i to odrzucono im, wie pan, za nieuzasadnione wpływy z zagranicy. Nie wiem, czy pan pamięta taką sytuację. Pamiętam, tylko wie pan, patrzę aż na to. Aż musieli nowe wybory ogłosić. Och, tak, PiS musiał. A my od dwóch lat działamy bez grosza, nie wiadomo z czego. Z kasy publicznej. Właśnie, działamy bez grosza i to jest fenomen. Zatrudniamy ludzi, płacimy im pensje, opłacamy całą, jak pan mówi, konglomerat. Nie konglomerat. Bez grosza. Bez grosza. Powiedziałem, że stworzyliśmy ruch, który jest oparty na trzech filarach. Mm-hmm. Który jest oparty na partii politycznej, która obecnie już gromadzi to składki, wszystko, bo mogła założyć konto. Proszę państwa, głosujcie na Polskę 2050. Oni bez grosza takie rzeczy robią. To w takim razie jak Polska będzie wspaniale zarządzana. Ale w polskim systemie prawnym niczym nienormalnym nie jest działalność stowarzyszeń, fundacji, nie, prowadzenie zbiórek publicznych. Ja panu publicznych, mówię tak, pod warunkiem, że wskazuje się, jaki jest cel się tej zbiórki publicznej. Z czego żyje Fundacja Polska Odnowa, która finansuje wasz instytut, bo przecież to nie może być tak bezpośrednio, tak łatwo, nie? A pan mi mówi, nie wiem, bo ja nie wpłacam tam składek, ja płacę na partię. Czyli pan płaci na partię, członkowie stowarzyszenia płacą. Stowarzyszenie też płacę, bo tam zapisałem się kiedyś do zbiórki publicznej. Jestem jednym z, nie wiem, z wielu ludzi, którzy dzielą to się. Pan nawet nie wie, komu pan płaci. Znaczy, to nie jest tak, że nie wiem. No, myślę, że płacę. No, mam myślę, że zdefiniowaną, płacę, to znaczy, że nie wiem. Zdefiniowaną zbiórkę. Mhm. Ale pan ma stałe zlecenia w banku, na przykład na stowarzyszenie, na partię, nie wiem. Nie, dzisiaj już nie trzeba składać stałych zleceń w banku, wystarczy w bramce płatniczej zaznaczyć, żeby płatność pobierała się co miesiąc. Mhm. No to bramka płatnicza, jak to pan nazwał, czyli też jest formą, no dobrze, z pańskiego konta. Pan nie do końca wie, komu pan płaci, jak rozumiem. Nie, no ja precyzyjnie wiem, komu płacę. No to proszę się z nami podzielić tą wiedzą, jeżeli to nie jest tajemnica. Usiłuję to powiedzieć. No, staram się bardzo precyzyjnie powiedzieć. Płacę składki partyjne na konto partyjne, płacę powiększoną składkę partyjną na konto partyjne, które wreszcie jest, więc wreszcie mogę na nie płacić. Mhm. Bo cały problem z naszym sprawozdaniem finansowym polegał na tym, że nie dało się założyć konta w momencie, kiedy partia była w procesie rejestracji. Mhm. Płacę również jakąś, nie wiem, niewielką kwotę co miesiąc na stowarzyszenie. A ile pan płaci na partię? 2050. Myślę, że około 1000 zł miesięcznie. Sporo sobie życzycie za... A to moja decyzja akurat jest. No kto Boga temu zabroni? No dobrze, no przecież to nic złego, prawda? Tak mi się wydaje. No ja też uważam, że to bardzo partia dobrze. Partia nie otrzymuje subwencji, musi z czegoś żyć. Bardzo dobrze, panie pośle. My Instytut Strategii 2050 zostawimy więc sobie na inny czas. Być może Fundacja Polska Odnowa powie, że dostaje tyle pieniędzy, że finansuje również instytut. A co tam? Ona raportuje do Urzędu Miasta Warszawy. Tak. Myślę, że wszelkie dokumenty tam są do przejrzenia. Bardzo panu dziękuję. Partia Szymona Hołowni i nazywa się Polska 2050, tak? Nadal? Tak jest, a ja się nazywam Michał Gramatyka. Gramatyka. Michał Gramatyka. A jak się nazywa ten zespół, w którym pan śpiewa? Zespół nazywa się Perły i Łotry. Perły i Łotry. To mniej więcej oddaje też ten kontrast pomiędzy nami. A ja jestem tutaj kim? Oczywiście perłą, no przecież to co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Ja mam pewne, ale dobrze. Perły i Łotry wystąpiły przed państwem. Kłaniam się nisko.